W dzisiejszym Klubotygodniku o tym, jak wygląda krajobraz amerykańskich prawyborów po Super Wtorku. Za nami Super Wtorek, najważniejszy moment w prawyborczej kampanii demokratów, kiedy głosowało 14 stanów, a do wygrania była łącznie prawie 1/3 wszystkich delegatów, którzy pojadą na Narodową Konwencję. Co już wiemy? Wiemy na pewno, że Joe Biden wygrał w 9 stanach, w 4 wygrał Bernie Sanders, w tym w najludniejszej Kalifornii. Nie znamy jeszcze szczegółów podziału delegatów w momencie, kiedy nagrywamy ten odcinek, ale można z dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ta różnica pomiędzy delegatami zgromadzonymi przez Sandersa i przez Bidena nie będzie tak duża, żeby już dziś powiedzieć, kto ma większe szanse w ostatecznym zwycięstwie. Dlatego proponuję kilka komentarzy związanych z tym, co wydarzyło się w Super Wtorek. Przede wszystkim musimy powiedzieć o ogromnym sukcesie Joe Bidena. Joe Biden był faworytem tych prawyborów przez cały zeszły rok i przez początek tego roku. A potem przyszły prawybory w Iowa i w New Hampshire, 4. i 5. miejsce, bardzo zły występ. Zaczęło się mówić o tym, że kampania jest prowadzona słabo, że darczyńcy nie wpłacają zbyt wielu środków na kampanię Joe Bidena. I w związku z tym zaczęto szukać alternatywy. Przede wszystkim na czele wysunął się Bernie Sanders, ale też zaczęto szukać innych umiarkowanych kandydatów, którzy mogliby Bidena zastąpić, m.in. Bloomberga. W tej sytuacji Biden musiał bardzo szybko zrewidować swoją strategię wobec Super Wtorku. Po pierwsze, nie miał środków, żeby w tych 14 stanach rywalizować jednocześnie z Bloombergiem, który wydawał kosmiczne kwoty na reklamy, i z Sandersem, który również miał sporo środków od darczyńców i mógł sobie pozwolić na szerzej zakrojoną kampanię. W związku z tym strategi sztab Bidena dokonał bardzo ryzykownego manewru. Uznał, że decydujące zwycięstwo trzeba odnieść jeszcze przed Super Wtorkiem. Dlatego Biden prawie nie rywalizował w 14 stanach, gdzie odbyły się wybory w Super Wtorek, ale postawił na Nevadę i na Karolinę Południową, czyli 2 stany, które decydowały bezpośrednio przed Super Wtorkiem. W Nevadzie zajął 2. miejsce, w Karolinie Południowej odniósł fantastyczny sukces, zdobywając prawie 50% wszystkich głosów i powracając do gry, pokazując, że to on jest tym kandydatem, który wciąż może wygrać. To jego zwycięstwo nie tylko dało mu moment, kiedy prasa zaczęła rozpisywać się o jego sukcesie, ale też spowodowało, że zaczęły wpływać środki od darczyńców, a jego najważniejsi rywale po tej, powiedzmy, bardziej umiarkowanej stronie Partii Demokratycznej, czyli Pete Buttigieg i Amy Klobuchar, zdecydowali się zrezygnować ze swojego udziału w wyścigu i przekazać swoje poparcie Joe Bidenowi dosłownie na progu prawyborów w Super Wtorek. To, na co warto zwrócić uwagę, to poparcie Amy Klobuchar i Pete'a Buttigieg'a tuż przed Super Wtorkiem. Bo z jednej strony, owszem, ci kandydaci podczas prawyborów, zwłaszcza w Karolinie Południowej, zrozumieli, że nie będą liczyć się w dalszej części wyścigu. Nie udało im się przekonać m.in. mniejszości etnicznych do poparcia swoich kandydatur i w związku z tym mieli uzasadnione powody, żeby rezygnować z dalszego wyścigu, ale z drugiej strony prawdopodobnie odbyło się to pod presją establishmentu Partii Demokratycznej. Establishmentu, który popiera Joe Bidena, bo bardzo wystraszył się perspektywy, że może wygrać Bernie Sanders. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Sanders ma wizerunek radykalnego polityka. Sam o sobie mówi, że jest socjalistą i chociaż od razu szybko dodaje, że jest socjalistą takim w typie skandynawskim, no to jednak słowo socjalizm to jest bardzo mocna etykieta, która wciąż negatywnie kojarzy się w Stanach Zjednoczonych. 58% respondentów w ostatnim badaniu stwierdziło, że właśnie negatywnie postrzega socjalizm, a jeszcze więcej, 70% stwierdziło, że nie zamierza poprzeć socjalistycznego polityka w jakichkolwiek wyborach. To jest olbrzymi problem dla Berniego Sandersa, bo niezależnie od tego, jak długo i jak często będzie tłumaczył, jakiego rodzaju socjalistą chciałby być, czy jest, to jednak w przekazie do opinii publicznej bardzo łatwo będzie pokazywać na przykład Donaldowi Trumpowi obrazki ze zrujnowanych uliczek Hawany, pustych półek w Wenezueli, a może nawet gułagów w Związku Radzieckim, by w ten sposób zdyskredytować kandydata demokratów. To prawdopodobnie nie uderzyłoby w ten elektorat, który już dziś w Sandersa wierzy, ale mogłoby utrudnić mu pozyskanie wyborców z grup bardziej umiarkowanych wyborców, być może niezdecydowanych wyborców, a nawet tych, którzy głosowali w 2016 na Donalda Trumpa, a w tej chwili są nim rozczarowani.
Ale obawa przed Sandersem nie dotyczyła tylko ostatecznej rywalizacji z prezydentem Trumpem, bo jednocześnie z wyborami prezydenckimi odbywają się wybory do Izby Reprezentantów oraz uzupełniające wybory do Senatu, 1/3 senatorów się zmieni. No i tutaj demokraci, którzy będą startować w tych wyborach, obawiają się, że kandydatura Sandersa może obniżyć ich notowania. Dlaczego? W 2018, kiedy demokraci odbijali Izbę Reprezentantów z rąk republikanów, to kandydaci, którzy popierali jeden z głównych planów Berniego Sandersa, Medicare for All, uzyskali odpowiednio słabsze wyniki niż ich koledzy, którzy nie poparli tej reformy. Te kilkadziesiąt miejsc, które demokraci wtedy odbili z rąk republikanów, zostały w większości odbite przez kandydatów umiarkowanych, a nie tych przypisywanych do lewej strony partii demokratycznej. W związku z tym istnieje obawa, że kiedy ogólny przekaz kampanii Sandersa będzie bardzo lewicowy, może to wpłynąć negatywnie na perspektywy właśnie tych bardziej umiarkowanych kandydatów partii demokratycznej i w związku z tym może oznaczać utratę Izby Reprezentantów, brak szans na odbicie Senatu, a więc negatywne wyniki w Kongresie. No i trzecia kategoria obaw związanych z Sandersem to jego plany polityczne dotyczące zmian w regulacjach związanych z przemysłem farmaceutycznym, czy na przykład opodatkowanie najbogatszych Amerykanów, opodatkowanie korporacji, tak żeby zmniejszyły różnice w wynagrodzeniach pomiędzy najbogatszymi i najmniej zarabiającymi i szereg innych rozwiązań, z których niemal każde uderza w jakąś grupę interesów, która jest w Waszyngtonie wpływowa, ma duże środki na to, żeby walczyć o swoje postulaty i w związku z tym otwieranie tylu frontów tuż przed wyborami prezydenckimi może być dla demokratów po prostu ryzykowne. Analizując wyniki poszczególnych kandydatów, warto też zwrócić uwagę na Mike'a Bloomberga, który odniósł spektakularną porażkę, tak chyba należy to nazwać. Mike Bloomberg wyciągnął nieco zbyt daleko idące wnioski ze słynnej maksymy Napoleona, że żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Bloomberg zastosował do kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, uznając, że skoro jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, to stać go na to, żeby zostać amerykańskim prezydentem. No i faktycznie sumy, które wydał na tę kampanię wyborczą, robią wrażenie. On od listopada do początku marca wydał prawie tyle, co Donald Trump na całą swoją kampanię w 2016 roku. Tak, tak, Bloomberg przekroczył już $500 milionów, jeżeli chodzi o wydatki. Wszystko wydawał w dodatku z własnej kieszeni, bo nie zbierał pieniędzy od darczyńców, uznając, że jest zbyt bogaty, żeby kogoś innego prosić o pieniądze. No i na co przełożyły się te ogromne kwoty? No bo przecież nawet jeżeli spojrzeć na sceny super wtorku, to Bloomberg był zdolny kupić 50 do 75% politycznych oczywiście reklam w tych 14 stanach, w których odbywały się prawybory w super wtorek, przez cały styczeń i luty. Także to był naprawdę nalot dywanowy, jeśli chodzi o nakłady reklamowe. Otóż Bloomberg wygrał, owszem, wygrał na Samoa. I to jest w zasadzie tyle, ile udało mu się dzięki temu $500 milionowi wydanemu na kampanię wyborczą osiągnąć. Z czego powiem chyba tytułem komentarza, ja bardzo się cieszę, bo to jednak dowodzi, że kampania wyborcza w Stanach Zjednoczonych jakkolwiek wymaga ogromnych pieniędzy, to jednak nie tylko pieniędzy, o czym boleśnie przekonał się Bloomberg. I prawdopodobnie można oczekiwać, że on w najbliższym czasie zrezygnuje z dalszego uczestnictwa w prawyborach, bo super wtorek przekreślił jego szanse, moim zdaniem, na ostateczny triumf. Można się spodziewać, że być może poprze Joe Bidena nie tylko głosami, ale również swoimi pieniędzmi. A mówiąc o kandydatach, którzy mogą w najbliższej przyszłości zrezygnować, to warto wspomnieć również o Elizabeth Warren, która uchodziła z kolei za największą konkurentkę Berniego Sandersa, dla której super wtorek był takim ostatecznym sprawdzianem jej kandydatury, bo również w tych wcześniejszych prawyborach nie szło jej najlepiej. Niestety, super wtorek okazał się dla niej porażką, przegrała nawet w swoim stanie, z którego jest senatorem w Massachusetts, gdzie przegrała, uwaga, z Joe Bidenem. Więc prawdopodobnie ta stawka już w najbliższym czasie zawęzi się wyłącznie do Sandersa i Bidena. Kto odniesie końcowy sukces? Na dzień dzisiejszy wydaje się, że nieco większe szanse ma Biden.
Nie tylko dlatego, że wygrał w większej ilości stanów, że wciąż utrzymuje bardzo wysokie poparcie wśród Afroamerykanów, którzy są jednak bardzo wartościową grupą w ramach elektoratu Partii Demokratycznej, ale też dlatego, że jest mu bardziej po drodze z establishmentem. Dlaczego to ma znaczenie? Ano dlatego, że żeby wygrać bezdyskusyjnie na Narodowej Konwencji Demokratów, która zdecyduje o tym, kto będzie kandydatem ostatecznie, potrzeba 1991 głosów, czyli ponad połowę wszystkich głosów delegatów, których można zgromadzić w poszczególnych stanach. Jeżeli żadnemu z kandydatów się to nie uda, a to wcale nie jest niemożliwe, to wtedy do głosu dochodzą tak zwani superdelegaci, czyli ważne osobistości partyjne, byli prezydenci, urzędnicy itd., którzy również wtedy mają prawo głosu, a nie są związani żadną decyzją wyborców. To znaczy postawią swój głos na tego, na kogo będą chcieli. Wstępne sondaże, które zostały przeprowadzone wśród superdelegatów, wskazują, że tam praktycznie nie ma poparcia dla Berniego Sandersa. Oni wszyscy uważają, że Bernie Sanders byłby złym rozwiązaniem dla partii, w związku z tym trzeba poprzeć kogokolwiek innego. Czyli jeżeli dojdzie do nierozstrzygniętej konwencji demokratycznej, można z 80% pewnością przypuszczać, że ostateczny sukces będzie należał do Joe Bidena. Ale może się okazać, że ten wyścig rozstrzygnie się wcześniej. Być może o wycofaniu zdecyduje Mike Bloomberg i wtedy jego elektorat wzmocni wyborców Bidena i na przykład na Florydzie, gdzie również wielu delegatów jest do zdobycia, Biden odniesie spektakularne zwycięstwo. Warto zwrócić uwagę na to, że sukcesy Bidena w Karolinie Południowej od razu niemal spowodowały drgnięcie w sondażach w górę. Biden poszedł bardzo mocno, no i w związku z tym być może on już wcześniej zgromadzi taką przewagę nad Sandersem, która pozwoli mu wygrać. Najbliższe tygodnie z całą pewnością pokażą, jak będzie. Po super wtorku można powiedzieć jedno, Biden wrócił niczym Feniks z popiołów i choć na początku nikt nie ekscytował się tą kandydaturą, to być może on właśnie ostatecznie pokona Berniego Sandersa i stanie do wyścigu z Donaldem Trumpem.